Czeskie linie Czech Airlines całkowicie odwołują loty z Radomia. Władze lotniska czekają na wyjaśnienia. Kandydaci PSL podpisali wypełnienie programu wyborczego. Sprawdzimy także, jak funkcjonuje świetlica przy ulicy Mroza w Radomiu. Dobry wieczór Państwu, Artur Molenda witam i zapraszam na dziennik. Czeskie linie lotnicze Czech Airlines zakończyły współpracę z portem lotniczym Radom S.A. Tak przynajmniej wynika z pisma, jakie od rzecznika czeskiej linii otrzymali dziennikarze radomskiego wydania Gazety Wyborczej. Władze portu tych informacji na razie jednak nie potwierdzają. O kłopotach związanych z połączeniami pomiędzy Radomiem a Pragą, które były obsługiwane przez czeskiego przewoźnika, portal Passager.com informował już w ubiegły piątek. Wówczas wiadomo było, że ostatni rejs linie Czech Airlines zaplanowały na 26 października. Powodem był rzekomy brak usługi odladzania samolotów oferowany przez radomskie lotnisko. Władze portu tę informację jednak zdementowały, twierdząc, że taka usługa właśnie od piątku miała być tutaj dostępna. We wtorek Gazeta Wyborcza w Radomiu poinformowała, że czeski przewoźnik definitywnie wycofał się z oferty na loty pomiędzy Radomiem a Pragą. I choć wskazywał na to komunikat przesłany dziennikarzom przez rzecznika linii, to jednak prezes spółki Port Lotniczy Radom S.A. Dorota Sidorko poinformowała nas, że port oficjalnie takiej informacji nie dostał. Władze portu wystosowały także komunikat, w którym czytamy między innymi, że lotnisko jest przygotowane do obsługi samolotów oraz odprawy pasażerów. Do tego, jak czytamy dalej, przeprowadzona analiza zawartej umowy jednoznacznie wskazuje, że absolutnie nie ma żadnych powodów do jej zerwania bądź wypowiedzenia. Umowa jest ważna do września 2016 roku. W zaistniałej sytuacji władze portu oczekują na oficjalny komunikat Czech Airlines. I jak potwierdziła nam prezes Sidorko, kiedy tylko czeski przewoźnik prześle jakąkolwiek oficjalną informację, władze spółki zwołają konferencję prasową, na której odniosą się do zaistniałej sytuacji. Masz to na piśmie, tak brzmi hasło, którym Polskie Stronnictwo Ludowe zobowiązało się wobec wyborców do wykonania swojego programu wyborczego. Kandydaci partii w okręgu nr 17 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia przekonywali, dlaczego warto postawić właśnie na nich. Żłobek za złotówkę, bezpłatne leki dla seniorów, 150 miliardów złotych na polską wieś i rolnictwo. To tylko niektóre z punktów wyborczego programu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kandydaci z radomskiej listy tej partii uroczyście podpisywali dziś deklarację realizacji programu. To jest konkretny program. Każdy z naszych kandydatów zobowiązuje się, że w przypadku, kiedy otrzyma mandat posła, wykona konkretne zadania. To nie są obietnice, to jest realny program. Działacze byli zgodni i pewni, że ludowcy znowu będą mieli swoich przedstawicieli w polskim parlamencie. Od 120 lat jesteśmy w małych miejscowościach, w gminnych miejscowościach. Zarządzamy nie tylko gminami, powiatami, ale również województwami. Zawsze staramy się być blisko ludzi, dla ludzi pracować i zawsze dotrzymujemy słowa. I właśnie to, co dzisiaj podpiszemy, to nasza deklaracja, dobra deklaracja dla Polek i Polaków. Zdaniem kandydatów, którzy powalczą w tym roku o poselskie mandaty, Polskie Stronnictwo Ludowe ma konkretne plany, które chce wcielać w życie po wyborach. Zobowiązania, których spełnienie jest naszą ambicją, tradycją i ten podpis będzie symbolizował taką właśnie gwarancję zrealizowania tych działań na rzecz samorządu. Głównie naszym celem jest rozwój samorządu, bo naszym zdaniem PSL-u silne samorządy to silna Polska. Te nasze postulaty są wiarygodne i możliwe do zrealizowania. Naprawdę. Będzie się lepiej żyło przedsiębiorcom, będzie się lepiej żyło rolnikom, będzie lepszy dostęp do służby zdrowia, będziemy dbać o dobro rodziny. Czy i w jakiej liczbie przedstawicieli Polacy wybiorą ofertę przygotowaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe, okaże się po wyborach, czyli najwcześniej na początku przyszłego tygodnia. Lokalni działacze Platformy wsparli pomysł ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka dotyczący deaglomeryzacji Polski. Chodzi między innymi o to, by wzorem na przykład Niemiec, znaczących polskich instytucji nie lokować wyłącznie w wielkich miastach.
To już ostatnia prosta przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Na środowej konferencji prasowej Platforma Obywatelska poparła rozwiązanie proponowane przez ministra Tomasza Siemoniaka dotyczące tzw. deaglomeryzacji Polski. W pierwszej kolejności instytucjami centralnymi oraz siedzibami przedsiębiorstw, w których udziały lub akcje ma Skarb Państwa, żeby alokować w byłych miastach wojewódzkich, takich właśnie jak Radom, aby przyczynić się do szybszego rozwoju tej naszej małej ojczyzny. Jak twierdzi kandydat na posła, w Radomiu ten proces można już obserwować od kilku lat. To w naszym mieście kilka lat temu zlokalizowano Międzyresortowe Centrum Obliczeniowe Ministerstwa Finansów. To w naszym mieście ma siedzibę Polska Grupa Zbrojeniowa. To w naszym mieście staraniami pana Andrzeja Łuczyckiego jest piękny ośrodek inspekcji ruchu drogowego. Marek Wikiński potwierdził także, że w kraju ma być kontynuowany proces rozszerzania specjalnych stref ekonomicznych. Z punktu widzenia regionu jest to ważna wiadomość, bo Radom należy do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 167 hektarów pod potrzeby przyszłych inwestorów będzie można tę specjalną strefę rozszerzać. To jest bardzo dobry prognostyk dla inwestorów, dla przedsiębiorców, którzy chcieliby w Radomiu inwestować i tworzyć miejsca pracy. Pytanie między innymi o to, ile takich miejsc może powstać, trzeba jednak będzie zadawać nowo wybranym w kraju władzom. Ruch Kukiza chce stworzyć w każdej gminie drużynę strzelecką. Ta formacja wywodzi się jeszcze sprzed I wojny światowej. Zdaniem działaczy ruchu Kukiza głównym zadaniem formacji miałaby być obrona mieszkańców przed niebezpieczeństwami. Moim zamierzeniem jest, żeby w każdym powiecie, w każdej gminie powstawały drużyny strzeleckie. Widzicie Państwo, że jest ogromne zagrożenie. Ludzie się boją. Ludzie się boją, mają obawy. Ten strach również podsycają media. Wydawało się, że ta inicjatywa nie może się udać, ale panie ze Stowarzyszenia Mieszkańców Zmroza udowodniły, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wywalczyły mieszkanie socjalne, które jeszcze w lipcu świeciło pustką. Dziś nie dość, że to miejsce nie odpycha, to wręcz przyciąga. Szczególnie dzieci, bo to dla nich powstała specjalna świetlica, w której będą mogły wspólnie bawić się i uczyć. Dzieci z osiedla przy ulicy Mroza wreszcie mają gdzie spędzać czas. Stowarzyszenie Mieszkańców Mroza w lipcu tego roku otrzymało od władz miasta mieszkanie socjalne na stworzenie świetlicy. Mieszkanie było w opłakanym stanie, załamaliśmy ręce, ale patrząc na swoje działania, na swoje siły, które mieliśmy, stwierdziliśmy, że damy radę. I dali. Po kilku miesiącach samodzielnego remontu mieszkanie zamieniło się w prawdziwą świetlicę. Są zabawki, komputery, miejsce do odrabiania lekcji oraz do zabawy. Żeby dzieciaki się bawiły tutaj, lekcje pisały, odrabiały, żeby otrzymały tutaj pomoc nie tylko w lekcjach, ale w tym, żeby wszystkie na przykład zaległości, jak będą miały, żeby po prostu nadrobić to. W planach stowarzyszenia jest także organizowanie dzieciom specjalnych warsztatów, m.in. kulinarnych czy filmowych. Celem działalności świetlicy jest edukacja najmłodszych. Żeby dzieciaki po prostu poznały inne życie, inny świat i to, że można, należy się uczyć przede wszystkim, żeby do tego dojść do czegoś więcej niż może ich rodzice, ewentualnie my sami. Pomoc dla Stowarzyszenia Mieszkańców Zmroza zaangażował się były wiceprezydent Radomia Krzysztof Ferenstein. Osobiście zorganizował farbę malarską, a także pomógł w zdobyciu wyposażenia. I stopniowo z dnia na dzień obserwowałem, jak to pomieszczenie się zmienia. To uwierzyłem, że to się uda, tylko zacząłem się zastanawiać, co zrobimy dalej. Dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia w październiku udało się w końcu uruchomić świetlicę. Zaczynaliśmy, było trudno, ale potencjał i umiejętność takiej pracy zespołowej doprowadziły do tego efektu, jaki tutaj wszyscy dzisiaj widzimy. Ja się bardzo cieszę, że tak jak tutaj wcześniej pani prezes mówiła, dzieciaki będą miały gdzie przyjść odrobić sobie lekcje, będą mogły rozwijać swoje zdolności, umiejętności. Jak zaznacza Ferenstein, ważna jest nie tylko idea, ale przede wszystkim wspólne działanie, bo wspólnie możemy więcej. Mamy jeszcze zaproszenie dla Państwa na jutrzejszą debatę, czyli pojedynek jedynek.
Wielkie starcie liderów list. Na szali polska gospodarka, służba zdrowia i obronność. Pytanie, co z uchodźcami i wreszcie lokalnie? Czy mamy szansę być stolicą województwa? I co z naszym lotniskiem? Te i inne pytania podczas pojedynku jedynek. Organizatorzy, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oraz Gazeta Wyborcza zapraszają 22 października godzina 17. Aula Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ulica Traugutta 61A, wstęp wolny. Transmisja filmowa tylko w telewizji Zebra. Zapraszamy od godziny 16:55. A przed nami jeszcze sport i prognoza pogody. Do zobaczenia. Wszyscy już byli, dlatego jeśli cokolwiek ma się zmienić, potrzebny jest powiew nowości, młodości, a przy tym kompetencji. Nie jesteś sam. Zrób to ze mną, a Polska będzie Polską. Agata Pater. Lista numer 7, miejsce 12. Jan Pszczoła, wieloletni działacz, samorządowiec, społecznik. Obiecuje powstanie nowego zalewu w Dolinie Rzeki Pacynki. Lista numer 6, pozycja 7. Proszę o Państwa głos. Jan Pszczoła. Radom budzi się. Dariusz Grabowski naszym senatorem. Kukiz 15. Potrafisz Polsko. Partnerstwo regionalne. Tak nazywa się nowy projekt wspierający rozwój siatkówki w regionie radomskim. Wezmą w nim udział okoliczne miasta i gminy we współpracy z klubem Cerrad Czarni Radom. Z jednej strony szukamy wsparcia, bo wiadomo, jesteśmy spółką akcyjną i staramy się pozyskiwać fundusze. Natomiast dla nas najważniejszą rzeczą było po pierwsze wyjście poza Radom w perspektywie nowo budowanej, znaczy hali, która zostanie tu zbudowana, zapełnienie jej w przyszłości. Natomiast z drugiej strony wykorzystanie możliwości klubu i oddanie się ludziom spoza Radomia. Miasta i gminy uzyskały m.in. tytuł partnera radomskiej siatkówki oraz możliwość umieszczenia materiałów promocyjnych przed i w trakcie wylosowanych przez siebie meczów. Do programu przystąpiły Starostwo Powiatowe w Radomiu, gminy Wierzbica, Przysucha, Jedlińsk, Pionki, Białobrzegi, Iłża, Przytyk, Zakrzew, Gust, Garbatka i Kozienice. To wyjątkowy projekt nie tylko w skali krajowej, ale także europejskiej. Cerrad Czarni Radom mają nowego zawodnika, który ma wzmocnić jakość przyjęcia w zespole trenera Raula Lozano. To 26-letni Serb Neven Majstorowicz, uczestnik Mistrzostw Europy. Ostatnim klubem przyjmującego był Partizan Belgrad. 44-letni Grzegorz Dziubek został nowym trenerem Broni Radom. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Dziubińskiego. Więcej na ten temat w raporcie piłkarskim. W sobotnim meczu z Olimpią Zambrów Radomiak zagrał osłabiony. Pauza za kartki czeka Macieja Świdzikowskiego. Kapitan Zielonych opuści zatem swoje pierwsze minuty w tym sezonie. Przypominamy, że sobotnie spotkanie transmitować będziemy na żywo na www.zebra.tv. Dziś mecz Rosy w Tauron Basket Lidze. Radomianie zmierzą się na wyjeździe z Asseco Gdynia. Początek spotkania o godzinie 19. W czwartek i piątek w Radomiu podobnie, na termometrach 11 stopni, duże zachmurzenie i będzie padać. W sobotę opadów coraz mniej, szansa na przejaśnienia i ocieplenie. Niedziela bez chmur, sporo słońca, a termometry wskażą 12 stopni. Poniedziałek pochmurny i będzie chłodniej.